Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ferytus, a to jest kolejny odcinek z Armies of Exigo. Nie wiem, jak się tego czyta, ale zmienimy sobie już ten poziom trudności na średni, żeby było lepiej się grało. Wiecie, jest zabawa, jak się trudniej gra. Według mnie. Ostatnio nagrywałem sobie trzeci odcinek właśnie tutaj. Pojawia się bohater i zlamiłem pod koniec, ponieważ mi zginął jeden bohater, także postanowiłem to nagrać jeszcze raz. Pomyślałem, że wrzucę ten 40-minutowy odcinek, taki długi był, ale zresztą długa misja. Ale jednak pomyślałem, że nie będę go wrzucał, bo chciałem zrobić tak, że wrzucę go i następny będzie od tego momentu, co zlamiłem, co przegrałem, nie? Od tamtego momentu, ale pomyślałem, że jeszcze raz to nagram. I poza tym tamto nagranie miałoby paski po bokach, w sensie film, więc postanowiłem jeszcze raz nagrywać. Co do sposobu nagrywania, trochę się zmienił, czekajcie. Moja lampka tak zaczyna często. Moja lampka często. Zaczyna. Przestań. Sorry, że zadrżała wam kamerka. Dobra. Moja lampka tak z czasem, jak chodzi, to nagle zaczyna tak burczeć. Dobra, pojawia się bohater. Interludium drugie. Pojawia się bohater. 10 dni później najwyższy Lord Alryk zwraca się do skłóconej rady. Tak. Then it is to war you will lead us. You are a fool. You would throw away nearly a century of prosperity over a few squalid settlements in the West? I was there, Tratos. I saw the devastation. The arrows came like falling stars upon the village. They gave no quarter. If we do nothing, we will destroy ourselves again. Everyone here is aware of your suffering, Garadan. But this is not then. This is not the rage. I must echo the words of Lord Val. We are not yet at war. We are at war. The tribes have broken Margoth's wall. They've shattered our border defenses and are spilling through like water through a breach. Several trading posts and merchant towns have been destroyed, wiped from the face of Norrin. They are not a rabble, they are an army, a horde, and they are on the march to Margoth itself. Make no mistake, members of the Council. We are already at Ale oni war. sobie My przerywają, nie? friends, noble W lords, gadce. peace. You are magi, one and all. Magi. Calm yourselves. My lords, heed me. We must meet this threat here and now. We must draw the line and hold it. My lords, it seems whether or not we would have it, war is upon us. But it need not be a repetition of dark times past. Castle Margoth is the key. We stop the tribes there. We halt their advance and push them back to the Howling Plains. How, Lord Caran? How can we do this thing? You forget yourself, Oglądam to Tratos. drugi We raz. are magi, I are temu we się tak not? trochę irytuje. We rule from the Obsidian Tower and command no small measure of power. Wcześniej mi się to tak One nie among przedłużało. us Dobra, już nie must przerywam. go to Margoth. I am High Lord of the Council, my lords. It is to me that this task must fall. I will go to Margoth and do what must be done. Nie no, nie będę tutaj już, wiecie, pajacował, bo przed kamerką, jak podczas cutscenek. Według mnie jest to bardzo fajna gra, żeby nie było, żeby się z niej naśmiewał, tak, wiecie, taki papugowałem tych bohaterów. Nie no, całkiem spoko. Okej, misja trzecia, zaciskanie pętli. 2 tygodnie później, Alryk i jego towarzysze docierają w pobliżu zamku Margoth. Okej, jest zima. It is not long now, my lord. Margoth is within reach at last. Let us hope we've not tarried too long. The beasts will not wait for us, captain. Ten złowrogi śmiech. Okej. Powiem tak, doprowadź Alryka do Morgothu. Alryk musi przeżyć. The ancient magic Generalnie on ma guides me. takie czary. Q i W. To jest wskazane jednostki sprzymierzone stają się mniej podatne na ataki fizyczne. A drugie to jest zadaj poważne obrażenia wszystkim jednostkom znajdującym się we wskazanym obszarze. Czyli takie coś i takie coś. There is Generalnie no time lubię to styl. delay. Order, Oni sir? idą z przodu. Chociaż mogą ci też pójść z przodu.
Z tyłu ci. W sumie ci za tym. Mamy tu jeszcze bohatera. I mamy tu kapitana, także troszkę ciekawe. Generalnie nie pamiętam, w którą stronę się szło. Tutaj chyba było tylko gold. Znaczy ja nie będę spoilerował. Nie, tu nic nie było. No i dobra, tak jak ostatnio się też łuczników, żem już ustawił tutaj, a tu cofam się i sobie to te szyki zepsułem. Ale tym razem chyba nie. Trochę może. Okej. Generalnie już poznałem tą mapę, więc będzie trochę łatwiej, tak mi się wydaje. Ale mam poziom średni, także będziemy musieli się troszeczkę ogarnąć. Ustawmy to. Uciekaj! Stary, co się zbugowałeś? Co te typy? A, bo oni tutaj szamanki mają, czarownicy znaczy się. To jest nowa jednostka, zwierzę ludzi. Generalnie zlamiłem dużo rzeczy przed nim, jakby za poprzednim razem jak próbowałem. Ale może to i dobrze. Ja już znam tą mapkę. Coś z tym klasztorem będzie spokojnie. Tutaj czy coś było? Nie. Tutaj jest generalnie. O, tutaj jest przejście. Właśnie. O! Powiem wam tak. Ci tutaj jak grałem na łatwym, to było ich dwóch. Także widzę, że liczbowe 600 życia. 600 życia. To masz 600 życia. Ty masz 450. Ty masz 600. Ty ogrze. Tam olbrzymie. Ogr. Generalnie musimy znaleźć konieczną drogę. Także tutaj jest nowy sposób przemieszczania się. Nowy element na mapie. Także GUI. Właśnie nowy element GUI pojawił. Mianowicie GUI mapka, minimapka od podziemi. I jakieś tutaj właśnie przejścia podziemiowe. Także jest śmiesznie. Dobrze. Także musimy znaleźć okrężną drogę. Tylko, że tu coś jest. Nie ma tu nic więcej. No i patrzcie się, to jest lipa, bo nie ogarniam trochę tego. Okrężna droga? A tak naprawdę jesteśmy tutaj, za nimi. Aha! I do what is my duty. I sense the enemy. No enemy. Serio? Serio tak zlamić? Wiecie co? Wiecie co? Ja to wczytam. Menu gry. Od początku, tak. Ja to wczytam, bo ten łucznik mnie strasznie zirytował. Tak szczerze. Dobra, to już nieważne. O ile dobrze pamiętam, tutaj nic nie było. Okej, szybko to przejdziemy, spokojnie. Także bohater. Alaric, w ogóle mówiłem na poprzednim, jak nagrywałem to, że on wygląda trochę jak, dla mnie przynajmniej, wygląda jak taki prosty człowiek, taki ze wsi w sumie. Nie wiem, dlaczego jest magiem, ale może się mylę. Okej, generalnie widzę, że jakieś tutaj czary nakłada tutaj czarownica, która zresztą wygląda tak. Jest dosyć śmieszna. I pewnie możecie zapytać, po co zbieram złoto i kryształy, czy jak się to nazywa. The beast tribes are already upon Margoth. A on to wywnioskował, bo wcześniej zastanawiałem, po czym on to wywnioskował, ale chyba po tym obozie. Chociaż teraz widzę od razu więcej rzeczy. Generalnie wcześniej nie widziałem tych skał i walczyłem z tymi ogrami po prostu. A tutaj jest most. Ale wiecie co? Ja zapiszę. Przed ogrami i generalnie mam coś
śmiesznego na myśli. Atakujemy. No enemy shall pass. Jak to niewłaściwy cel? Przecież to też idzie. No enemy shall pass. Dobra, nie możesz tego zaatakować, trudno. Bo ten most też ma swoje życie, to by było dziwne. Ciekawe. Generalnie, łucznicy, mam nadzieję, że tym razem mnie wkurzycie swoją bezmyślnością, że tak powiem. Okej, wszystkich zebranych. Okej. Generalnie, poczekajcie. Wszyscy? Chyba tak. I może zabijmy to. Jest zabitych chociaż dwóch. A ty nałóż na nich to. I rzuć w nich, wrzuć w tego ogra to. No, zawsze coś. Zawsze jakieś dodatkowe, że tak powiem. Mało mag dostaje. No, a nie, mag może dostać tankować. Bo mag nie może zostać wyrzucony, tak jak zwykłe jednostki, nie? Czy bohater po prostu nie może zostać wyrzucony i chyba kapitan też nie może zostać wyrzucony, chociaż nie jestem pewien. Dobrze, więc będziemy musieli się też wyleczyć. A widzieliście klasztor wcześniej tutaj? Że, no. Spoiler. Okej. Okay. Tymi kamieniami to mnie właśnie zadziwili tutaj. Troszeczkę, bo nie myślałem, że to tak nie działa. Generalnie idziemy tutaj. Patrzcie się. Bo tutaj mamy dodatkowe wojsko. Dobra, panie. Znowu się po prostu zła sytuacja, on tam siedzi z tyłu, zamiast mi pomagać. Także tutaj mamy kolejne wojaczko. Jest całkiem spoczko. Będzie rozmowa. Chyba. My lord, your help is well received. We were in need. The beasts fight with a ferocity we have not seen. So we have noted. I am Ulrich Doray, noble sir. We are glad to have arrived in so timely a fashion. Would we have been here sooner? We had word that the council had sent a mage to us. We set forth from the keep in hopes of meeting you. Margoth is besieged and their patrols control the countryside. We sought to intercept you, and then this. We were expecting a larger force, High Lord. Do not despair, sir. I have other means with which to meet our enemy. So be it. Now, Margoth, you were saying it is besieged? There are tunnels, my lord. Underground passages into Margoth. Then you must lead on, sir. By what name may I call you? I am Dunhelm, my lord. Second mark of the garrison command. Well, Sir Dunhelm, consider yourself bound by honor and tradition to the Council of Mages, and in service to Norrin. Let us quit this place. Okej, mamy nowego bohatera, który może troszeczkę z siebie, nic nie ma. Tutaj zaktualizował się na zadanie, bo doprowadził Dunhelma do Margotu i Dunhelm musi przeżyć. I właśnie ten bohater mi zginął. I temu nagrywam to jeszcze raz. I widzę, że generalnie zrobimy tak. Order, sir. Ready. I am eager for battle. Okej, to chyba zrobiłem już to, co chciałem. Żeby wszyscy chodzili. Tych goblinów musimy zabić. No, ale generalnie się to wcześniej nie udało, więc walić to szczerze. Generalnie gobliny przywołają kolejne oddziały. Ale myślę, że to aż tak nie boli. Gobliny poginą szybko. A tylko i tak będziemy pewnie musieli z nim walczyć, nie? Więc nie jest różnicy dla mnie przynajmniej. Dobra. Więc musimy tu iść. Generalnie to są poboczne ścieżki, co teraz właśnie chodzę, o ile dobrze pamiętam. Tutaj coś było, tak.
I sense the enemy. We must move swiftly. Generalnie tu gdzie jestem to są poboczne ścieżki. We tread lightly. Form up, stay close. Be mindful of traps. I to jest. To też jest poboczna ścieżka. A dwóch was tu zostało. I tutaj jest główna ścieżka, jakbym tędy szedł. Aczkolwiek wolę tutaj. O, tutaj jeszcze na przykład bym mógł zobaczyć, co tu się ukrywa. Ale na razie idziemy jeszcze do podziemi. Ponieważ w podziemiach jest nowy przeciwnik. Dwóch chyba nawet. Jeden z nich to właśnie to. Właśnie szczury dorośnięte. A kolejny dobę zobaczyć. Generalnie tutaj chcesz przejść. W tą stronę chyba nie warto nawet iść. Nie idę tam. Generalnie tam było chyba tylko złoto i coś. Szczerze nie chcę mi się podać. Idę tu po prostu. Nie chcę za dużo czasu też przeznaczyć na po prostu odcinek z jednej kampanii, no bez przesady, nie? Poza tym możemy to było to równie dobrze wykopać. Nie, zresztą. To mi się wydaje, że lepiej będzie. Nie marnować czasu. Sam mówi, there is no time for delay. Delay, nie pamiętam co to było do tego. Ty idź tu, wystarczy, że ty pójdziesz. Wystarczy, że ty pójdziesz, Dunhelmie. I bawcie się. Dzień dobry. You are met in peace, warriors of Noran. I am the abbot of this abbey. The beastmen. They have not harried your chapel. This is holy ground. Rozumiesz, kapłanie? Jesteś jakiś chory. Jestem jeden. It's the least we can do. With gratitude. Gada przez podziemia, nie? Chodźcie. Oni się generalnie nam bardzo przydadzą. Oni będą nas leczyć. To jest nowa jednostka. I generalnie leczenie mają. Bardzo, znaczy nie mają automatyczne błogosławieństwo, to jest na pewien czas zwiększy skuteczność ataków przy jednej jednostek znajdujących się w danym obszarze. Szczerze nie używałem tego błogosławieństwa. Aha, jeszcze kapłani mają swoją manę, także no tutaj widzicie nawet informują nas o tym, więc fajnie. Generalnie wy będziecie podążać za tym typem. I await your command. I carry the light. Wystańcie tu. Honor is on our side. My sword knows no mercy. To battle. Who needs healing? I wy będziecie podążać za Alrykiem. As you wish. My sword is. Także tak. No bo wiecie, ja tu mam za mało miejsca, żeby ich mieć, a ustawiłem, żeby szli za Alrykiem, który generalnie nie może zginąć. A żeby przejść tą kampanię, więc myślę, że to jest okay. Alryk zazwyczaj będzie właśnie w takich akcjach, co będziemy go no, Alryk będzie generalnie w większości, może się wyleczą. Alryk będzie generalnie w po prostu będziemy go cały czas prowadzić do przodu, więc oni też będą za nim szli. Myślę, że to jest okej. Więc jak myśmy tu weszli w ogóle? Weszli, no. Tędy? Nie, chyba. Tak, tędy. Chyba tędy. Tak, tędy. Okej, okay, i oni chyba powinni... Tak. Okej, okay, to wy jesteście tu. Pięknie. Pięknie, tu jeszcze mamy dwóch żołnierzy. Pamiętam o nich spokojnie. Czy oni tu coś robili? Czy mi się wydaje, że oni... Nie, oni chyba nie zmienili miejsca położenia swojego. Tutaj coś jest. Tutaj było coś dziwnego generalnie. Licznica runa, tak myślałem właśnie, że to jest to. A użyjmy jej. Nie będę marnować many. Wykorzystają je dopiero w odpowiednim momencie. Kogoś nie wybrałem, kapitana. Kapłanie, idź do tyłu. Idź do tyłu. Generalnie. Aha, bez kapitana, tak? To ty idź za tym. Generalnie odsyłajmy o tak. I tu mamy
Wszystkich, tak? Nie. Jeszcze jednego. Sorry za te skomplikowane akcje. Okej, wy będziecie chodzić za... Dysalaric. Tu. Dobra, jesteśmy już przygotowani. Czy tu też czasem czegoś nie było? Nie jestem pewien właściwie. Ale mam właśnie wrażenie, że coś tu było. Chyba... tutaj było, tak, tutaj było. Zobaczcie zresztą zaraz co. Chyba, tak, tutaj jest. To jest generalnie przedmiot, amulet zimy, który przywołuje wilki. Więc zobaczycie zresztą później. A my powracamy na główną ścieżkę i myślę, że całkiem spoczko. Nie wiem, czy tu w ogóle działa kontrol 1 i kontrol 2, tak jak w innej gra, w sensie grupowanie po prostu oddziałów. Dobra, z kapłanami będzie nam łatwiej. A poszedłem po nich, ponieważ to po prostu jest takie spoczko. Okej, okay. Pozbierajcie to. Gold nam się jak najbardziej przyda. Margoth jest closed to us from this direction. We must find another way. Okej, okay, pomyliłem się, powinienem iść tędy. Właśnie tak myślałem, czy tylko to prowadzi do... Czy tylko to prowadzi do... Kurde, zapomniałem, wybaczcie. Chociaż zdobyliśmy złoto, nie? Nie jest źle. Ale nie. Generalnie musimy poczekać, aż przejdą. Także wybaczcie tego, o czym musiałem zapomnieć oczywiście. Mam nadzieję, że mnie dobrze w ogóle widzicie. Dosyć śmiesznie nagrywam trzema programami. Audacity, Grenu to oczywiście standard, Fraps, a trzecie kamerkę nagrywam OBS-em. Czyli ten Open Broadcaster Studio to służy do live'ów, ale ja tak użyłem go do nagrywania kamerki. Bo nic lepszego nie mam. Znaczy, bo jeden program mi nie działa generalnie, znaczy mojej kamerki nie mapuje w ogóle. I planuję sobie kupić lepszą kamerkę. O, ślady nawet na śniegu są. Fajnie. Generalnie ciekawi mnie to, czy będziemy grać innymi rasami. Tu coś jest, tak, kapłan. Wszystko już tu przeszło, mam nadzieję, wszyscy. Co to tu jest? Aha, kapłański domeczek, czy coś. Ciekawe, czy mogę do niego wstąpić w ogóle. W ogóle ustawmy to na jeden. Kontrol 1. O. A to ustawmy jako kontrol 2. Błąd. A nie, dobrze. Okej. Okay. Nawet jest ustawione z kim. Znaczy w sensie, kto jest główny. Może to jest biały szczur. Ścierwojak, a to? Czurne. O, dwa rodzaje szczury. Śmieszne. Dobra. A musimy go przyłączyć jednak. Okay. Nie wiem czemu. Właśnie wolałbym, żeby on był domyślny. Nasz tutaj Alryk. We must move swiftly. Swift action is needed. Generalnie on się pcha do przodu strasznie i chyba właśnie dlatego go straciłem. W tej mierze ostatnio. Dobra, więc widać i tak będziemy musieli tu iść. O, tutaj generalnie chyba nic nie było. This is not good. That was the only direct passage to Margoth. The southern passage is open, but it leads to the village of Rivos. How close to the keep is this Rivos? Some ways, High Lord. But there is some chance that the invaders have already sacked the village. Okej. Okay. Teraz gram bardziej rozważnie, ponieważ gram drugi raz. Więc generalnie... Myślę, że sobie tam radę. Tam to było dosyć trudne, a nie użyłem bardzo ułatwiającej życie rzeczy, która tam właśnie była dla nas przeznaczona. I właśnie nie użyłem i to było moim błędem i mógłbym to zrobić właśnie z o wiele mniejszymi stratami. Wszyscy przeszli? Tak, a panie. Generalnie jesteśmy tutaj. Teraz w którą stronę? Chodźmy tu na chwilę. Tak, bo tutaj jest... To tak powiem, ślepy zaułek. W sensie tu coś chyba było, nie dobrze pamiętam. Ale tu się kończy chyba to, ta droga. Tak, tutaj było jakieś zwykłe
Obozowisko. A wy co, śpicie? Okej. Okay. Jak tu było jakieś obozowisko słabe. I słabe. Śmiechowe. Co to jest? Co to jest? Dezerter. Okej. Okay. Dobra, wyginiecie. Pięknie. Pozbyjcie się budynku. Co to jest? Arena. No spoko. Myli mi się to z Q i W. Jedynka i dwójka. W sensie, że klikam czasami. Warto tu było iść, bo... Chyba zebrałem cały gold i wszystko z mapy, jak na razie. Chyba, że coś pominąłem. Mogę coś pominąć. Tutaj wziąłem. Już nie trzeba było tam chyba iść. Już nie wiem, czy by się skrypt aktywował, jakbym nie podszedł tu, że... To że droga się urwała, czy coś takiego. Żeby nie dało się przejść pod ziemię, chociaż było wątpię. A i tak golda zebrałem, więc... Ale mi się dziwnie głos taki piskliwy. Przez chwilę miałem go. No. Generalnie... Brońmy tej wioski i... Walić wam. Czule. Zastanawiam się, czy to mi co zadaje moim... tak powiem... Ubratymcem. Zresztą niepotrzebne było. Siąłem go. Rozmowa. What news have you of Margoth? It is besieged. None have breached the forces of the beastmen. Kobolds, goblin kind. The machine, old bones. Tell them about the machine. The beasts are constructing some demonic device. We have seen it spit fire and rocks that have shattered walls, destroyed entire homes. Siege engines. They have truly come to destroy us, Dunhelm. Very well. We shall show them of what we are made. This village must be fortified and rebuilt. We'll not leave a ruin for them to go. Mamy nowy budynek od kapłanów. Możemy sobie rekrutować kapłanów. Takie info. The ancient magic guides me. Jedynka. My sword knows no mercy. Generalnie. Wziup. O, widzę, że jest trudniej, jeśli chodzi o budynki również. Tutaj musimy realnie te tutaj rzeczy podbić. Ale mamy przynajmniej murek, który nie jest częścią, że tak powiem. Oje, są większe zniszczenia w ogóle. Dobra, to wy naprawcie to. Nie budujemy, a się drapią w głowę. Dobra, generalnie zróbmy tych peonów trochę więcej. Kuźni, wszystko. Czy to też zmieniło się koszty? Chociaż w koszty bym wątpił. A na przykład widzę, że to jest bardziej właśnie rozwalane te budynki. Ready for work. Generalnie wysyłam jednego do klejnotów, jednego do drewna. Chociaż w tej misji jeden do drewna to może być błąd. Dobrze, kochanienki. Ty budujesz... Coś takiego. We need more wood, my lord. We need more wood. Okej. Good idea. To wyjdźcie do drewna. Mam już tu pełno peonów wolnych, zaraz będą. Robimy wieżyczki, bo jak mogliście słyszeć, to właśnie... To właśnie będą nas atakować, a wieżyczki są bardzo okej. Ty idź tu. Kuźnia, wszystko się robi. Hałsiki. Myślę, że sobie poradzimy z pierwszymi tymi. Musimy wybudować więcej farm. No to... Więcej drewna? O, come on. Okej. Okay. Dobra, też rąb to drewno. Jak się rzucili. O! Co to było? Domów wybuduj. Czy dom jeszcze jeden wybudujemy? Nie. Okej, to buduj ten dom. O, i tutaj... A, 25 drewna. To jednak jednego kolesia na drewno nie możemy przeznaczyć. A złoto niech zostanie tak jak jest. Dwóch ludzi. Klejnoty myślę, że nie są jakimś...
tutaj important thingiem. Ale potrzebujemy ich do tego, tego i tego. Do tego nie potrzebujemy. No, myślę, że sobie wydacie. Z kapłanami. Zaczęło mnie. To w ogóle manę wam zżera, nie? A nie tylko klejnoty. Chyba nie. Okej. Okay. Autoczarowanie jak się włącza? A, prawym. To nie może być autoczarowanie. A czy ty możesz autoczarować coś? Nie. Widzisz, nie możesz. A wy nic nie macie, okej. Okej. Wybudujmy dom. Jeszcze jeden. Myślę, że jeszcze jeden dom. A później idź do złota? Tak, do złota. Ulepszmy tą wieżyczkę. Tą wieżyczkę. Aha, okej. Drewno. Drefyno. Dobra, ty też rąb drefyno. Dobra, ty już się możesz zmienić. A, oni sobie dają radę odparciem ataku wszystkich. Finalnie będziemy musieli zaraz wyruszać, chociaż... Dobra, zrobimy tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz. Jeden kapłan. Mhm. I robimy tak, że ciskamy naprzód. Może zapiszę. Może po tej walce. Mógłby najpierw Aldrykiem przyjść. On tu nieźle pozamiata, jak widać. I co chciałem zrobić? Menu gry. Menu gry, zapisz grę przed atakiem na pierwszą bazę. Okej. Okay. To potrwa, wiecie. Ten odcinek. Także mam nadzieję, że uzbroiliście się w jakieś popcorny i inne posiłki, picia. Okay. I chyba przyzwę wilki za niedługo. Tu na, generalnie do góry jest ta baza, a na dole już nie pamiętam niestety. Poczekajcie, bo dwóch chłopów. A jeden może wybudować dom. Gdzie jest ten drugi? Tu jest, I'm here, okej. Okay. A ty rób to. Okej. Okay. Tutaj możemy jeszcze polepszyć tą wieżyczkę. Okej. Okay. Co my tu mamy? Generalnie? Tutaj coś jest? Wygląda jakby coś tu było, ale nie. Co to są dwa... There is no time. Przejścia z dwóch stron? I sense the enemy. To the hills. A horde. Let them come. Make ready, men. You will get no further this day. Okej, to możemy zaatakować. Generalnie, o ile dobrze pamiętam. Oh shit. Oh shit. Jedynka, wracaj. Dwójka, wracaj. Dobra, wilki tutaj im trochę poprzeszkadzają. Oh shit. Wiecie co? Wczytaj grę. Wczytaj przed atakiem na pierwszym bazę. Sorki, zlamiłem tutaj. Przyznaję się. Zapomniałem o tej horcie. Mógłbym za nim właśnie. Ask and it will be done. Mhm. To battle! Okej. Okay. Dobrze. Pięknie. I live to serve. There is not enough gold, my lord. Ma złota, mówisz? I am here, my lord. Tutaj. Let's do it. Do złota idź, do złota idź. My sword serves you. Drewno oczywiście się też przyda. Dobra, wy poczekajcie na tą hordę. Myślę, że poczekacie chwilę. Co robi świątynia w ogóle? Świetnie, bo dla mnie jest konieczne niewiązane prowadzenie badań. Dodatkowo leczy wszystkie znajdujące się w używane jednostki. Nie mechaniczne, szkoli się w niej kapłanów. Okej. Okay.
No chyba ktoś tam poginie. Chociaż się utrzyma cała grupa. Tutaj widzę, że Knecht nieźle oberwał. No już. Już to jakoś przeżył. Nawet bez czarów sobie dali radę chyba. Co to za horda? Taka duża? Co was tak dużo? Posrało? To chyba posrało trochę. A, bo tu u góry coś pewnie było, jakieś ich obozowisko, nie? Serio? Co was tak dużo? Jak mrówków. No. Co my tu mamy? Chłopa. Gdzie co, mam taki pomysł? Takie coś, a następnie będzie śmiesznie. Co jest? Jesteśmy atakowani? Co wy chcecie? Już nie jest aż tak źle. Aha, tu jest... Co tu jest, że ich tak dużo? What the fuck? Szczerze. Biegnijcie tu już. Kurde, bo widzę, że oni się tu... Bawią, a nie. Więc pomagać braci. Okej. Mi się wydaje, że tutaj jest po prostu... O! To was tu dużo. To jest jakaś trudniejsza ścieżka w ogóle. Zauważyłem. Chyba, że to są te oddziały, które miały atakować tą... całą moją wioskę. Też nie jestem pewien. Dobra, widzę, że tu już jest... Tu już jest to, co chciałem. Dobra, wilki generalnie. Jedynka. Kół. Ty nie możesz dać kół. Generalnie easy. Easy mi się wydaje. Czy dam nałożę coś takiego. Tutaj są w ogóle taki typ budynków jak... o kurde. Widzicie to, co ja? Te wilki się jednak przydadzą, nie? I poginą nam tu na pewno. Na pewno nam tu poginą. Shit. Shit. Ten ich healuje, a one sobie dają radę z tym. Co to jest za kooperacja? Nie zginie w tak prosty sposób. Dobra, zniszcie to w końcu, bo to już jest upierdliwe się robi. O, wracajmy. I will face any foe. I will find the enemy. Our forces are under attack. Generalnie leczymy się. Kontrol 1. I sense the enemy. O kurde, ale ich jest, nie? I wycofajmy się. Do tyłu. Musimy się wycofać, bo patrzcie, ile ich jest. Nie wiem, czy to czasem nie już z drugiej bazy nie przyszły. Ich było strasznie dużo. Dobra. Chyba zmienię na ten łatwy poziom, ponieważ te odcinki trwają później długo. Myślę, że to podzielę w ogóle. No nie odpuszczają, tym już sobie damy radę na pewno. Chociaż... O, kapłan. Lipa. Dobra, wycofajcie się do bazy. A wy wybiegnijcie im na pomoc. Chłop generalnie... Chłop zginął! Jedno. Generalnie musimy odbudować to wojsko. Także tego.
napierdzielamy jednostkami, bo możemy. Budujemy jeszcze po dwie koszary. Okej. Okay. Ej, typie, co ty opieczasz? Nie ogarniam ich czasami. Ten z tamtej grupy w ogóle tylko się ostał. To za typy w ogóle, nie? Jeszcze was więcej? Wiecie co, ja ich tak namnożę, że będą mieli przerąbane. A? Później wybudujesz kochanienki, to. A później idziesz do Golda. Że ty masz dużo roboty przed sobą. Wy generalnie możecie się tu wycofać, wychilać, nie? Nie, co ty robisz, typie? Do tyłu. Może tu się rekrutujcie. Tutaj zrobimy pełno łuczników. Mamy złota. Okej, widzę, że tu się wszystko pochila. Pięknie. A oni szybko giną, nie? Patrzcie, jaka piękna obrona. Gdzie? Ferytus. Widzę, że oni są strasznie chcą powalczyć. Stop, utrzymaj pozycję. Dobra, pięknie, utrzymajcie pozycję. Co to był za chłop, który tu drzewo? Dobra. Teraz zrobimy armię. Czy drewno się przyda? Teoretycznie tak. Mam twój łuk. To dobrze, stary. Nie ma tyle złota. Wydaje mi się... Pomóżcie mi tutaj tym wieżyczkom. Okej. Building complete, my lord. What is your charge? Where is evil hiding? W sumie wyjdźcie stąd, nie wiem po co ja was tu dałem. My sword is ready. Jak go walną. Dobra. Aha, i teraz. Mam tyle złota, co? W sumie. Aha. Jeden na pewno rąbię, a ty będziesz zbierał tego. Zbierał kobla. To jest śmiechowe. Ile mamy kapłanów? Zróbmy dwóch. Okej, oni tu się giną generalnie szybko. Zapiszmy to jako przygotowanie. Udało się zapisać, bardzo się cieszę. Tutaj tyle. Utrzymaj pozycję. W sumie. Wiecie co? Okej. Sorry za ten nieogar trochę drobny. Pięknie. Dobra, wy tu zostańcie. Generalnie chcę ich spogrupować, tylko że te ciule mi przeszkadzają. Generalnie. Wszyscy... Weźcie ich spierdzie. O, zginął nam frajer. Frajerze, znaczy się oni. Dobra. Srać już go. Generalnie. Tak. Ty tu będziesz pasował. Dobra. Wy będziecie grupa 1. Wy wraz z... Widzicie, jak to jest denerwujące? Wy wraz z tym będziecie grupa 2. 1-2. Skupcie się wszyscy na jednym. 2. Się zrejduje zaraz tutaj. I will give you back.
Wiecie co? Druga, pierwsza. Who needs healing? Your will is good. Dobra. Zostańcie tu. Wyjdźcie grupa. Czyli wy jesteście grupa 2? Nie, 1. A wy jesteście grupa 1. Nie, grupa 2. Wy jesteście grupa 2. Wy jesteście grupa 2. A to jest grupa. A wy jesteście grupa 1. 2, 1. Pięknie. Ten niewiołgar. Sorry. Dobra, pięknie. Wyjdziecie przodem, bo... Co to za tutaj? Co to jest? Dobra. Obsraj się już. None shall oppose me. Healing? I am eager. I carry the light. Ask and it will be done. Who needs healing? I carry the light. Dobra, trzeba to już zakończyć generalnie. Jeden, dwa. Ty powinieneś być tu w ogóle. Panie. Ask and it will be done. W ogóle wy będziecie szli za tym. I will find the enemy. I am here. Dobra, pięknie. Nie będę musiał ogarniać tylu oddziałów na raz. Czy dwóch, no to jest mało, ale teoretycznie. Tu ten typ chodzi jakiś przodem, śmiesznie. Generalnie oni powinni być bardziej z tyłu. Czyli wyjdziecie ten, wyjdziecie tu, a tam ta grupa pierwsza atakuje. Pięknie. Pięknie to będzie. Prawda, nie będę używał tych czarów, co ma... Nie wiem, by się tu zmieścił. Nie chcę teraz tego przegrupowywać. Dodałbym tu. Dodałbym tu tego typa, ale... A no cóż. Czy wilki w ogóle coś zrobiły tutaj? Kto jest atakowany? Rany boskie, jak mnie te małe oddziały ich denerwują. Zadania, zapisz grę. Przed bazą. Pięknie. W razie czego. Dobra, pierwsze już bawoły tam poginęły wszystkie. Waboły. Więc nie będziemy mieć jeszcze z tym problemu. Widzieliśmy to, żeby się tu nie wkrytowali. Zobaczmy w ogóle, ile tu wojska jest. A idźcie tam. No to was tu nic nie ma. Bekowo. Szczerze. Okej, okay. Znaczy waboły jeszcze macie. Dosyć dużo wabołów. Ale z taką ilością kapłanów bym sobie... Serio. Co tu się kuźwa dzieje? Powiedzcie mi. Gdzie śmiecie? Co to za tutaj Armagedony mi tu kniecie? Okej. Udało się nam. Chyba, że coś jeszcze tu przyjdzie wrednego. A tu jeszcze tutaj... Tu jeszcze coś walczycie, jacyś. Kto jest atakowany? Tutaj wy? No, wy sobie dacie radę, myślę. I generalnie tutaj mamy trebusz, który jest kluczem pokonania tej bazy numer 1. A to jest celem właśnie pokonania tej bazy, żeby zdobyć ten trebusz, żeby oni go nie mieli. A generalnie możemy go wykorzystać. Ja o tym oczywiście się dowiedziałem później. Honor of Bavol. Claim your soul. Co? Czy wy tutaj w ogóle... Although this contraption is slow, it will serve us well against the walls of Mar. Jest tu jeden kleryk. Generalnie... O.
I am Aya's servant. Wiecie co, ja mam taki śmieszny pomysł. Haha. O rany boskie. Will the work never end? Let's do it. I am Ty chodź tu. Will the work never end? My sword is ready. Ty się napracujesz w ogóle, kleryku, strasznie. I will face any foe. O, tu jest ich dwóch. To spoczko. Wy się przydacie na stówę. A kto tu jest niedoświadczony? Ty tu jesteś niedoświadczony, gdzieś w tym siedział. Generalnie to na tym polega, że możemy sobie tu obstrzelać. Wow. Możemy sobie obstrzelić ich budyneczki. A my się tu myślę, że będziemy po prostu bronić. I go ostrzel, bo generalnie... No. Generalnie powinniśmy sobie dać radę. Oni tu widzę, że idą. Ty tu strzelaj. Gdzie jest ten chłop? Rąb. A jeden chłop tutaj będzie budował wieżyczki. Wieżyczki tak bardzo. Co wy tu robicie? Nie. Swiftly, Darkmane. We must hold the line. None shall oppose me. Kontrol 1. No. Gdzieś to muszę atakować w ogóle. O, nie. O nie. Czy to może atakować tego, co ja myślę? To może tylko atakować budyneczki. No, widzę, że tam się tworzą jakieś jednostki w sumie, to możemy to zniszczyć. Ale to rozplanowałem, wiem. No wiecie, tu się minibaza buduje, nie? Jesteśmy w trakcie budowania. W ogóle czemu wy nie walczycie, Lord? Death will claim your soul. Honor above all. Ask and it will be done. Rany boskie, serio. Kolejny. Building complete, Lord. No enemy shall pass. My aim is true. Serio, ty tu planu cały czas atakowałeś? A, to jest upierdliwa misja. Ja pierdzielę. Ty tu budujesz? Ty tu budujesz tego. Bazę, nie? Kontrol 1. Co to za syf? Dobra, pięknie. I sense the enemy. Where is evil hiding? Wy się schowajcie tu. I am here. Boże, te ogry, jak mi to denerwuje. Honor above all. Idźcie. Death will claim your soul. What is your charge? Ty tu stary, wybuduj koszary. A później tutaj wybudujesz nam wieżyczki. Wow, co to tak strzeliło na górze? U mnie w domu. Nie strzeliło, tylko coś stukło. Dobra, utrzymaj pozycję. A ty, trebuszeu. Zniszcz tą arenę obsraną. Upgrade complete, my lord. Death will claim your soul. Stawcie wieżę, czule. Później, stary, będziesz to naprawiał. Nie ty. Później to będziesz naprawiał. Ask and it will be done. Honor above all. W ogóle to ustawmy jako kontrol 3. O, kontrol 2. My sword knows no. Chociaż nie. Wy tu stujecie, trebusz atakuje to. Building complete, my lord. Serio. I am eager for battle.
Chociaż Trebusz powinien atakować. W sumie Trebusz powinien atakować. Coś takiego. Atakujesz? Widzę, że on sobie daje radę. Nienawidzę się. Dobra, wiecie co? YOLO. Chociaż zapiszmy. Ale mam. Honor above all. I am eager for battle. I will face any foe. Oh shit. Swiftly, Darkmane. To zaatakujcie. Death will claim your soul. Swiftly, Darkmane. To zaatakujcie. Death will claim your soul. My sword is ready. Ask and it will be done. Dobra, to zniszczcie. Kończ już tą misję, błagam. I do what is my duty. Building complete, my lord. We must move swiftly. The ancient magic guides me. My sword knows no mercy. Wycofajmy się stamtąd. I am here. Chciałem już dać, wiecie co. Gdzie są te waboły? I sense the enemy. Waboły? There is no time to delay. Cofnij się, bo cię stracimy. We must move swiftly. Okej. Dwójeczka. Building complete, my lord. No atakuj to, żeż. My aim is true. Nie wiem, czemu to tak wolno atakuje. I do what is my duty. I carry the light. Jeszcze raz założyłem. I zobaczymy, czy to się opłaciło. Błogosławieństwo. Dobra, widzę, że trochę lepiej to atakuje. O, zginął. Co ja gadam? Dobra, to już się w sumie nie opłaciło budować. Ale dokupię was jeszcze tych, o, tylu. Kontrol 1. Onward, Darkmane. We must hold the line. There is no time to delay. A ty atakuj to. Masz co atakować. Dobra, już kończmy to, bo szczerze. Już mam tego dość. No enemy shall pass. To w sumie totemy powinienem pierwszy zniszczyć. Totemy są denerwujące, szczerze. No enemy shall pass. You will get no further this day. Też to tak nie atakuje, to te waboły aż tak nie atakują. Powinniśmy totemy zniszczyć pierwszy, nie? Dobra. Totem jeszcze. Dobra. Pięknie. Trebusz, to atakuj. Trebusz. Trebusz, nie we mnie. Trebusz, no przestań. Stop. Tutaj mamy koszary jeszcze może wybudujmy. Nagrywam. Zaraz. My sword knows no mercy. Honor is on our side. I will find the way. Dobra, was już sobie daruję. Jeszcze tych kleryków bym dorobił. Czy tu coś się dorobiło? Nie. Wykopiecie. Zapiszmy to. Ale się z tym pierdzielę trochę. Pierdzielenie po. I zaraz coś tam. Te save'y i nazwy save'ów są zabójcze pewnie. Dla was. No, nie wiem po co się tu tak rozbudowałem. Co to jest? W sumie was już mogę wypuścić.
tych tutaj miejsc. Okej. Okay. Mi się na pewno przydacie, nie? Czy tu coś jest? Tu. Co to? W ogóle lol, licznik zabitych, wykrywanie zielonej jednostki. O. 4, 2, 3, 0, 0, 0. Okay. Zabici. To śmiesznie. Dobra, wy już tam macie. W ogóle ciekawe, ile zabił. 90. 46. Where is evil hiding? 7. Jest kapitan w ogóle tutaj? Chyba kapitan nam zmarł. No, kapitan nam zmarł. Na zawsze w naszej pamięci. I am Aya's servant. Make haste, old bones. Oooo! Kontrol 1. A ci dwaj nasi koledzy będą tu szli. Zapiszmy to jeszcze. Dobra. None shall oppose me. Ty idź za nimi. Ask and it will be done. Dobra, pięknie. Swift action is needed. We must move swiftly. Czy tu coś jest? Czy to będzie koniec misji? Wątpię, żeby tu coś jeszcze było. O. Jakieś wojsko. To po co ja... Serio, to co ja robiłem? To jest jakiś kotwica? There is no time to delay. Aha. Ale weźcie, w razie czego. Serio. Powiedzmy to skrócę. W końcu. We through. It was hard fought, my lord. An expensive venture. Okej, także ja dziękuję za obejrzenie tego długiego odcinka. To by było na tyle, także widzimy się w kolejnym. Hej, na razie, pa, pa. Bam.